Ej, to zamiast pan Lego. Jednak wybrałem Ronin Rexa, czy jak on tam się nazywał. Zaraz sprawdzę w moich zdjęciach z katalogu. Szybko sprawdzę to. Jak on się nazywał? Ronin Rex, dobra, powiedziałam. Dobra. Dzisiaj zobaczymy sobie ten zestaw. Według mnie to jest jeden z lepszych zestawów z Ninjago. Przyjrzyjmy się pierwszej figurce. To jest Kai, klasyczny z tego sezonu. Spoko. Nie dano mu na ramienniku, bo po prostu by się nie zmieścił w samym RG-cie. Dalej mamy Ronina, bardzo fajnie. I powiem tak, że posiadam wszystkie trzy wersje Ronina. On jest bardzo ładną figurką. Taki klasyczny. Mamy teraz Gultara. Gultar mi się bardzo podoba, bo to jest taki kościsty duch. I to jest super po prostu, że wymyślili takiego ducha szkieleta. Teraz mamy tutaj takiego klasycznego ducha, którego raczej nie muszę wam pokazywać. I teraz zgarniam te figurki i pokazuję wam sam pojazd. Na tyle oczywiście jest rączka. I tutaj do Erjitsu, żeby można było mieć Erjitsu. Teraz wam pokażę mechanizm. Taki to jest właśnie mechanizm. Puszczamy Erjitsu i razem z tym to wszystko się rusza. Super mechanizm. Tutaj jest również miecz świątyni. Dobrze zapamiętałem miecz świątyni, super. Tutaj jest również, są te silniki oba. Są tutaj również jakieś naklejki, są takie boki również oczywiście. Mieczy w tej konstrukcji nie mogło zabraknąć. Tutaj już są lepiej wykorzystane. Cyk. I wejdźmy do środka. Tutaj oczywiście można wpakować Ronina o tak, że wyciągacie sobie to i po prostu go wsadzacie. Bardzo fajnie, jest też ekranik tutaj z naklejką, której wam nie pokazuję. I tutaj są też takie lodówki, co żeby coś tam pochować sobie. Są też światła. I ten zestaw, jak mówiłem chyba na początku, ma 6 lat, niedawno został odbudowany. Według mnie super mega zestaw. I tak naprawdę to wszystkie stare zestawy to są kupione bardzo dawno. Więc od razu wam mówię do następnych filmów. Widzimy się już jutro i cześć. Pół.